Spółki z sektora biotechnologicznego w ostatnich dniach, w ostatnim czasie brylują na warszawskim parkiecie. Przykładem jest Pure, ale nie dzisiaj mowa. Dzisiaj mowa o spółce Nabion. Jest to jak na razie uśpiony temat. Uśpiony z racji tego, że od ponad roku trwa konsolidacja, płaska konsolidacja na wykresie tygodniowym. Można doszukać się tak naprawdę próby rozwinięcia wertykalnej fali, czyli wzrostowej bądź spadkowej. Ostatnia taka próba miała miejsce w kwietniu. Zakończyła się porażką niedźwiedzi. Widać tutaj na załączonym obrazku przełamane wsparcie bez kontynuacji spadków. Pojawi się tak zwany klasyczny fake i często tego typu formacja jest zaproszeniem do zmiany trendu na przeciwny. Jeżeli chodzi o sytuację długoterminową, to co zwraca na siebie uwagę, to chociażby podwójne dno, które mogłoby tutaj sprzyjać także zmianie trendu na wzrostowy. Jak na razie jest jedynie wyhamowanie bezcen. No i pytanie, czy coś się w najbliższym czasie wydarzy z racji tego, że spółki z sektora technologicznego, biotechnologicznego w ostatnim czasie są rozchwytywane przez inwestorów. Na wykresie dziennym widać dzisiaj wyłamanie górnego ograniczenia tej konsolidacji. Czy jest to coś znaczącego? Nie z punktu widzenia długoterminowego. Tak, z punktu widzenia krótkoterminowego, bo tutaj jest wyjście górą z takiego trójkąta, poparte obrotami. Pytanie, ile jeszcze się zmieni ten wykres do końca sesji, no ale trzeba się uczulić na ten fakt, że ostatnie podbicia kończyły się bardzo krótkimi zwyżkami, później kapitał uciekał, spekulacyjne podbicie, widać to po wolumenach. Pytanie, jak to zostanie rozegrane teraz, ale w długim terminie zachodzą przesłanki do zmiany trendu w ramach podwójnego dna, pułapki bezsy, no i tutaj jest całkiem sporo miejsca do powrotu. Dlatego też, jeżeli chodzi o ten temat, to Mabion ma potencjał. Pytanie, czy zostanie to wykorzystane.